Ciągle powtarzam, że system prawa to nie tekst, tylko mechanizm. Mechanizm złożony z różnych kółek zębatych, przekładni. I jeżeli się wyłamie jedno kółko albo wyjmie, to ten mechanizm nawet działa, tylko trochę inaczej, nie całkiem prawidłowo. W naszym mechanizmie, który tworzy system prawa, 2 lata temu uszkodzono jedno z kółek, a właściwie jeden bezpiecznik. Prawidłowe funkcjonowanie kontroli konstytucyjności, to znaczy Trybunał Konstytucyjny, on oczywiście działa, ale nie tak, jak powinien. Rezultat jest taki, że ustanawianie prawa zostało obarczone pewnymi błędami, które z pewnością byłyby w innym wypadku wyłapane w toku kontroli konstytucyjności. W tej chwili nie są. Późne przedstawianie projektów, tryb, który może nasuwać wątpliwości z punktu widzenia obowiązkowych konsultacji. Projekty, które są przedstawiane jako projekty poselskie zamiast projekty rządowe, mimo że tak naprawdę są przygotowane przez rząd. Otóż te wszystkie nieprawidłowości się nawarstwiają. Nawarstwiają się w taki sposób, że nasz ustrój doznaje zmiany, mimo tego, że konstytucja jest niezmieniona. W jakim kierunku idą te zmiany? Ano, polska konstytucja jest pomyślana jako konstytucja inkluzywna, konstytucja włączająca. To się wyraża w tym, że w preambuła przewiduje, że powinny organy państwowe współdziałać ze sobą. No przecież to, co obserwujemy, to jest wszystko, tylko nie współdziałanie. Raczej, te wszystkie konsultacje, które w tej chwili się odbywają, na przykład na tle reformy wymiaru sprawiedliwości, to raczej nie służą temu, żeby wymiar sprawiedliwości ulepszyć, ale służą temu, żeby zastanowić się, kto będzie miał większy wpływ na szkolenie, mianowanie, wybór sędziów. Znów, konstytucja przewiduje podział władz tak, żeby były one między sobą się równoważyły. Jeżeli nie ma wspólnego działania w tym kierunku, to następuje znów przeciąganie liny. To wszystko nie jest prawidłowe. Nie jest prawidłowa sytuacja, kiedy ustrój ulega zmianie bez zmiany konstytucji przy pomocy ustaw zwykłych. To nie jest prawidłowe, jeżeli nie ma kontrolera konstytucyjności zmiany systemu prawnego, dlatego że on działa nieprawidłowo. Niektórzy mówią, mogą działać, kontrolować konstytucyjność sądy. Tak, ale jeżeli sądy stoją same w obliczu zmiany ustroju sądowego, jeżeli wobec sądów stosuje się metodę zastraszania, metodę czarnej reklamy, byliśmy świadkami billboardowej akcji tego rodzaju, no to wtedy w takich wypadkach trudno liczyć na to, że sędziowie okażą szczególnego ducha i szczególny zapał do tego, aby podejmować decyzje, które mogą sprowadzić na nie nieukontentowanie tych, którzy uważają, że powinni czuwać nad tym, aby wszystkie władze działały tak, jak to przewiduje pewien szerzej zakrojony plan polityczny. Otóż zmiana ustroju bez zmiany konstytucji, co jest w tej chwili naszym udziałem, to nie był on najbardziej szczęśliwe rozwiązanie, które mogło się przydarzyć naszemu systemowi prawnemu.